Aha. Nie można było tak od razu? Chyba zrozumieli, że James zrozumiał. Trójnogi. Tylko postawić kamerę i filmować. Pięknie. Są cudni. Proszę o lepsze ujęcie. Cudownie. Z kolei Maria, jak można było się zorientować, symbolizowała pociąg do Mary. Tak. Śmiertelny pociąg. Gdy już okazało się, że Mary jest... O? Okrągłe wgłębienie. Okej. Tutaj to samo. Gdy okazało się, że Mary jest chora mocno, to James z tego czy innego powodu zdecydował się ją zabić. Z jakiego dokładnie? Nie wiem, czy poznamy. Aha, robi się gorzej. Jakieś jaja mam do zdobycia. Trzeba lecieć. What the hell? Ja myślę, że coś źle idę. Że zupełnie źle idę. Czy przypadkiem w piramidogłowych nie ma jajek? Zniosły jakieś? No. Piramidogłowy się nie rusza. Zaraz. Chyba coś trzyma. Wyjąłem mu z dłoni szkarłatne jajko. Rdzawe jajko. Pięknie. Złóż tu jajo. Mówię, złóż tu jajo. Które? Nie wiem. Jest wielkości jaja przepiórki. Włożyłem rdzawe. I nic. Szkarłatne. Zadziała? Czy odwrotnie? O, działa. I gdzie my jesteśmy? What? Mam mapę? Mam mapę. Tutaj? Nie, to niemożliwe. Okej, no dobra, powiedzmy, że tak. Wyjdziemy stąd? Wyjdziemy. Miało być wyjście z budynku. Nie posiadam mapy tego miejsca. Cudownie. Mary? What do you want, James? I brought you some flowers. Flowers? I don't want any damn flowers. Just go home already. Mary, what are you saying? Look, I'm disgusting. I don't deserve flowers. Between the disease and the drugs. I look like a monster. What are you looking at? Get the hell out of here! Leave me alone already! I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. Maybe today. Maybe tomorrow. It'd be easier if they'd just kill me. But I guess the hospital is making a nice profit off me. They want to keep me alive. Are you still here? I told you to go! Are you deaf? Don't come back! James!
wait. Please don't go. Stay with me. Don't leave me alone. I didn't mean what I said. Please, James. Tell me I'll be okay. Tell me I'm not going to die. Help me. Czyli po prostu James zdecydował, że Mary ciągnie go w dół. Cudowny jesteś, James. Do wody nie wejdę. Nie chcesz się zmoczyć? Ciemny dach, tak? Tutaj może być tylko gorzej. Tak niepewnie idzie. Pięknie. O! O! Kto to taki? Mary? When will you ever stop making that mistake? Mary's dead. You killed her. Maria? It's you. But I don't need you anymore. What? You must be joking. But I can be yours. I'll be here for you forever. And I'll never yell at you or make you feel bad. That's what you wanted. I'm different than Mary. How can you throw me away? I understand now. It's time to end this nightmare. No! I won't let you. You deserve to die too, James! Nie, ja z tobą nie chciałbym być zdecydowanie. Jeszcze wypluwa z siebie jakieś nietoperze czy coś. Dobra, chyba czas zacząć strzelać. Tam, tu! No, super. Nie wiem, czy trafiłeś w ogóle. Chyba trafiłeś. O, teraz to na pewno. Dobra, spadamy. No, nareszcie. Jakoś słabo ci celowanie wychodzi. Co się z niej wytrysnęło, to za zawsze. Spodomy. Stoi w miejscu. Zaraz się dowiemy, czym ona tutaj. Tylko nie toperzami? Spodziewałbym się, że czymś bardziej poskudnym. Leczyć się? Nie po to mam napoje, żebym ich nie pił. Spadajcie! Button mashing.
Widzisz ją? Widzisz ją. Dobra. No nie, no nie, no nie. Spadaj. Dobra. Spadamy, spadamy. Aha. O, co to było? Kolejna horda. Dobra. I tak może od razu sobie zmieni na strzelbę? Nie, przeładuję. Siła ognia jest niezrównana niby. Ciekawe, czy ostrzem mogę ją dziabnąć? Pewnie tak. Aczkolwiek musiałbym jakoś to wyczuć i nie zostać zabitym przez te... coś. Nietoperze chyba. Dobra, dobra, teraz szybko. Niestety muszę odłożyć broń z przycelowania. O, napój. Dawaj, dawaj, jeszcze. Coś się boli w krzyżu chyba. Depnij, depnij. Mary? James. Forgive me. I told you that I wanted to die, James. I wanted the pain to end. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not true. You also said you didn't want to die. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. James, if that were true, then why do you look so sad? Mary? James. Please. Please do something for me. Go on with your life. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Waiting for you to come to see me. But you never do. And so I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for. I wish I could change that. But I can't. I feel so pathetic and ugly laying here,
waiting for you. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it all is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this may be my last chance. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me. Or maybe I just disgust you. I'm sorry about that. When I first learned that I was going to die, I just didn't want to accept it. I was so angry all the time, and I struck out at everyone I loved most, especially you, James. That's why I understand if you do hate me. But I want you to know this, James. I'll always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. We had some wonderful years together. Well, this letter's gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. That means that as you read this, I'm already dead. I can't tell you to remember me. But I can't bear for you to forget me. These last few years since I became ill, I am so sorry for what I did to you, did to us. You've given me so much, and I haven't been able to return a single thing. That's why I want you to live for yourself now. Do what's best for you, James. James, you made me happy. To kto? Idą razem.
Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. No i cóż, tragiczna historia się zakończyła. Mamy prawdopodobnie najlepsze zakończenie, jakie można sobie wymarzyć w takiej sytuacji. James odchodzi z Laurą, a James pogodził się z tym, co było, co zrobił. Rzeczywiście zamierza iść dalej. Alternatywy to ślub z Barillą, jeszcze zakończenie UFO, zakończenie psie, jeszcze zakończenie, w którym chyba James wjeżdża samochodem do rzeki, czyli popełnia samobójstwo, coś, co powiedział sam, że by nigdy tego nie zrobił. Wtedy mu się zmieniło. Ciekawi mnie bardzo, dlaczego Angela tutaj w ogóle była. Czy to dlatego, że ona spaliła swój dom? Może z... Pewnie całą rodzinę spaliła razem z domem. Pewnie tak. Wow. Skąd w ogóle w Silent Hill coś takiego się bierze? Że osoby są tutaj przyzywane. Osoby, które mają dużo sobie do zarzucenia. I odbywają karę. Pojawiają się różne manifestacje. Rzeczywistość wokół nich i odbierana przez nich zaczyna się zmieniać. To to powieść na przykład na pierwszą część. Cóż. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia w innych Zagrajmy. Trzymajcie się. See ya! Twój końcowy rezultat. Poziom trudności walk normalne. No i zagadek trudne. Epilog. Odejdź. Obejrzane epilogi. Jeden z czterech. Czterech standardowych. Ja nie pamiętam, jaki był czwarty standardowy. Ilość zapisów. 40. 9 godzin i pół.
dystans przebyty spacerem. O! Przebiegliśmy trochę więcej. 25 kilometrów. Przeszliśmy tylko 4. Zbrane przedmioty? No, parę ich było. Ciekawe, ile pominęliśmy. Pewnie niewiele. Zastrzelono wrogów? 5 tylko? A, bo resztę deptałem. Pokonano wręcz. 97. Czas etapu na łódce. 10 minut się błąkałem na łódce. Maksymalna prędkość łódki 3,5 metra na sekundę. Pięknie. No i 11 razy już bym zginął. 11, znaczy 1143 punkty obrażeń dostaliśmy. No i mój wynik? 4 plus... 9. Nie wiem, co to znaczy dokładnie. Tak czy siak? Czy coś jeszcze jest? Zapisz swój wynik. Tak. Można wtedy odczytać i spróbować innych alternatywnych endingów. I na przykład teraz już chyba dodatkowa broń się pojawia nawet. No dobra. Dzięki za oglądanie jeszcze raz. No i do zobaczenia. See ya!